Polonia 24, Klaudia Carlos. Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny tworzony z myślą o Polakach mieszkających za granicą. Oto co dziś w programie. Trwa dyplomatyczna ofensywa Polski. Podziękowałem panu premierowi za udział w Wielkiej Brytanii w tej koalicji czołgowej. Wyjątkowa wiosna w TVP Polonia. Mamy ogrom więzi, które nas łączą z Polakami na całym świecie i to nas niesie. Tłusty czwartek nie tylko w Polsce. Polska tradycja, czyli najbardziej truskawka, róża, to się właśnie to trzyma też i każdemu tu smakuje. Londyn to kolejny etap na trasie dyplomatycznego maratonu polskiego prezydenta. Andrzej Duda rozmawiał dziś z premierem Wielkiej Brytanii, Rishim Sunakiem. Jutro w Pałacu Buckingham spotka się z królem Karolem III. O szczegółach Dariusz Begiej. To była pierwsza bezpośrednia rozmowa obu polityków. Okazja do omówienia sytuacji na Ukrainie i tego, w jaki sposób nadal skutecznie wspierać Kijów. Podziękowałem panu premierowi za udział w Wielkiej Brytanii w tej koalicji czołgowej. Właściwie jednocześnie razem z Wielką Brytanią zgłosiliśmy naszą ofertę podarowania Ukrainie czołgów. Politycy rozmawiali też o perspektywie odbudowy Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej napaści, a także o relacjach dwustronnych. Możemy rozmawiać nie tylko o sprawach obronnych, ale także o wspaniałym partnerstwie między naszymi krajami, o handlu i bezpieczeństwie energetycznym. Spotkanie poprzedza rozpoczynającą się jutro monachijską konferencję bezpieczeństwa, w której weźmie udział blisko 40 szefów rządów i prezydentów. I tu także Ukraina pozostanie na pierwszym planie. Nikt z nas nie chce żyć w świecie, w którym autokraci mogą napadać na pokojowo nastawionych sąsiadów, deptać ich granice i bombardować mieszkańców. Na jutrzejszy wieczór w Monachium zaplanowane jest spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Olafem Scholzem. Do tematu wrócimy w programie. Gościem Polonii 24 będzie profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dziś w nocy na Ukrainie znowu zawyły syreny alarmowe. 16 z 36 rosyjskich rakiet zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Są jednak niestety ofiary śmiertelne. W Charkowie pocisk zabił kobietę przechodzącą przez ulicę. To blok mieszkalny w Pokrowsku w obwodzie donieckim. W rosyjskim ataku zginęły 3 osoby. Spod gruzów ratownicy wydobyli 12 rannych. Poszukują m.in. męża tej kobiety. Byłam w kuchni, a mąż stał przy drzwiach od mieszkania i właśnie tam był wybuch. Myślę, że nie żyje. Położony niespełna 80 km na wschód Bachmut nadal odpiera rosyjskie ataki. Kreml wysyła do boju tysiące powołanych w grudniu rezerwistów. Są miejsca, gdzie ich ciała są po prostu ułożone w stos. Oni nie ewakuują swoich rannych, po prostu ich zostawiają i wysyłają kolejnych ludzi. W trwających już pół roku walkach o Bachmut uczestniczą również więźniowie i najemnicy z grupy Wagnera, której założyciel otwarcie krytykuje Kreml. Gdyby istniało od 3 do 5 grup Wagnera działających na różnych odcinkach frontu, moglibyśmy już prać skarpetki w Dnieprze. Za to Putin niezmiennie może liczyć na białoruskiego dyktatora, który dziś w Mińsku pokrzykiwał na zachodnich dziennikarzy. Jeśli chcecie pokoju na Ukrainie, zacznijmy rozmawiać o pokoju jutro, a karabiny przestaną strzelać, ale wy tego nie chcecie. Jutro Łukaszenka wybiera się po kolejne instrukcje do Moskwy. Bo między Łukaszenką a Putinem, zdaniem wielu europejskich polityków, nie ma różnicy. To Moskwa wyznacza kurs Mińska, dlatego wszystkie sankcje, które obejmują Rosję, powinny objąć również Białoruś. To mocne słowa, które padły dziś w Parlamencie Europejskim. Wspólnota staje w obronie więźniów politycznych, których symbolem jest współpracownik TVP Polonia Andrzej Poczobut. Rok 2020. Łukaszenka fałszuje wynik wyborów prezydenckich. Na ulicę wychodzą miliony. Wkrótce do aresztu trafia Andrzej Poczobut, polski dziennikarz żyjący na Białorusi. Dla Andrzeja zawsze prawdę znaczyło bardzo dużo. Tydzień temu został skazany przez sąd w Grodnie. Białoruś Łukaszenki to podręcznikowa dyktatura. Opozycjoniści są wrogami państwa, należy ich zniszczyć. W przeciwnym razie krytyczne głosy stają się groźne dla monopolu władzy.
Ostatnie zmiany w prawie pozwalają na pozbawienie obywatelstwa osób, które przebywają za granicą. Możliwe jest też sądzenie ich bez obecności na procesie. Nie naród, a władza łamie prawo. Społeczeństwo Białorusi kocha pokój, wolność i demokrację. To nie czas na negocjacje z Łukaszenką. Trzeba wzmocnić sankcje. Bo ofiarą reżimu może stać się każdy, kto mówi prawdę. To jest taka walka Andrzeja z reżimem. Walka za czyste sumienie, za to, że ty możesz pisać prawdę i nie bać się. Prawda to wróg numer jeden każdej dyktatury. Oglądają Państwo Polonię 24 o to, co jeszcze przed nami. Kolejna rodzina z Kazachstanu wróciła do kraju przodków. Ludzie są tu bardzo dobrzy. Wszystko mi się podoba. Nie żałujemy. Polska szkoła w marokańskim Rabacie obchodzi swój jubileusz. Staramy się, aby szkoła była centrum tego życia polonijnego. Znamy już wiosenne propozycje Telewizji Polskiej. To przede wszystkim premiery i kontynuacje lubianych przez widzów programów i seriali, a także reportaże, spektakle teatralne czy widowiska muzyczne. To będzie także wyjątkowa wiosna dla naszej anteny. TVP Polonia świętuje bowiem 30 urodziny. O szczegółach Paulina Drażba. TVP Polonia. Wiosną będziemy jeszcze bliżej Polaków za granicą. Oj, moja wiosna będzie dynamiczna, będzie ciekawa i zaskakująca rzeczywiście. Zwłaszcza, że ekipa programu Kamperem po południu na swojej trasie spotyka niezwykłych Polaków mieszkających na Zaolziu, Węgrzech czy w Albanii i opowiada ich historię. Myślę, że te historie mogą spowodować, że Państwo nie oderwą się od TVP Polonia. Świętujemy 30 urodziny. Będzie się działo. Mamy już doświadczenie, mamy za sobą ogrom naszych widzów, mamy ogrom więzi, które nas łączą z Polakami na całym świecie i to nas niesie i mam nadzieję, że będzie nas niosło tak dalej. Tej wiosny będziemy więc świętować z naszymi widzami w kraju i za granicą. Na naszej antenie nie zabraknie Państwa ulubionych programów i seriali. Dostaję wiadomości od ludzi, którzy oglądają Koronę Królów nie tylko w Polsce, tylko również za granicą i bardzo najczęściej powtarzającą się informacją jest to, że bardzo się cieszą, że mają kontakt z tym polskim językiem i z polską historią. To jest bardzo miłe. Łączymy Polaków na całym świecie już od 30 lat. Dokumenty, seriale, spektakle teatralne, pewne jest jedno, tej wiosny nie zabraknie emocji, szczególnie na antenie TVP Polonia. Paulina Drażba, Polonia 24. Prezentują polską historię, kulturę i tradycje. To już czwarte spotkanie Klubu Dyplomaty. Podczas tego wydarzenia przedstawiciele ambasad mogą dowiedzieć się więcej na temat naszego kraju. Dziś przybliżono im postać Tadeusza Kościuszki. Bohater wielu narodów i dwóch kontynentów, szlachetny i odważny. Był nie tylko żołnierzem, ale także artystą, gospodarzem oraz inżynierem. Tadeusz Kościuszko wyprzedzał swoje czasy, walczył o wolność Polski, uczestniczył w dążeniu do amerykańskiej niepodległości. Kościuszko jest takim wielkim bohaterem, że on właściwie jest bohaterem o skali globalnej, nie tylko europejskiej. Tadeusz Kościuszko jest bardzo interesującą i silną międzynarodową osobowością, ale przede wszystkim polskim bohaterem narodowym. Mówimy na takich spotkaniach również o tradycji, w tym o tradycji kulinarnej. Uważamy, że wątek wspólnego stołu, wątek potraw, który się pojawia w rozmowach, jest bardzo ważny, żeby tworzyć dobre, serdeczne relacje między ludźmi. Spotkanie Klubu Dyplomatów było nie tylko wykładem, było żywą lekcją historii, której bohater urodził się 277 lat temu. Przemysław Toczek, Polonia 24. Siostra Michaela Rak, założycielka i dyrektorka pierwszego na Litwie hospicjum, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, który jest wręczany za zasługi dla Litwy i rozsławianie jej imienia na świecie. Polska zakonnica odebrała odznaczenie z rąk prezydenta Litwy Gitanasa Nauseda w 105. rocznicę odrodzenia tego państwa.
Siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego mieszka w Wilnie od 2008 roku. Na prośbę arcybiskupa wileńskiego Audrysa Backisa podjęła się zorganizowania hospicjum dla potrzebujących, bezpłatnie i niezależnie od narodowości oraz wyznania. Placówka prowadzi też wsparcie dla rodzin pacjentów. Odznaczenia państwowe otrzymało dziś w Wilnie ponad 60 osób. Wśród nich Polacy, historyk Sławomir Górzyński i policjant z Wilna Stanisław Siemaszko, który w listopadzie ubiegłego roku uratował porażonego prądem nastolatka i przybyłego na miejsce zdarzenia medyka. Dach nad głową, pomoc w znalezieniu pracy, a także w nauce języka polskiego to wsparcie, które otrzymają rodziny z Kazachstanu. Właśnie przyjechały na stałe do kraju przodków. Rodacy znaleźli swoje miejsce w niewielkiej, malowniczej wsi Karolin na Podlasiu. 8-letnia Nastia wróciła do ojczyzny pradziadka, którego jak tysiące innych Polaków na nieludzką ziemię wywieźli stalinowscy oprawcy. W Polsce ma już nowy plan na życie. Chce się tutaj uczyć, aby być mądrą i później dobrze pracować. Wraz z Nastią do Polski przyjechali jej rodzice i starszy brat. Ludzie są tu bardzo dobrzy, wszystko nam się podoba, nie żałujemy. Łącznie w gminie Giby przybyło 6 mieszkańców. To 2 rodziny repatriantów z Kazachstanu zamieszkają w budynku po byłej szkole w Karolinie. Dostaje się takie mieszkanie wyposażone, umeblowane, tam jest pościel, tam są widelce, wszystko. Dodatkowo wójt zadbał o pełne lodówki i zapasy co najmniej na miesiąc. Przyjazd repatriantów do ojczyzny przodków był możliwy dzięki rządowemu wsparciu. Wyobraźmy sobie, że nas dzisiaj ktoś by wywiózł z naszymi rodzinami gdzieś daleko na stepy. No, myślę, że chcielibyśmy też wrócić i liczylibyśmy na to, że ktoś nam pomoże, także warto, żeby im także pomagać. Szacuje się, że z Kazachstanu gotowych jest przyjechać do Polski nawet 20 tysięcy potomków zesłańców. Dokładnie 104 lata temu zawarto rozejm w Trewirze, który zakończył powstanie wielkopolskie. I to właśnie zryw niepodległościowy Wielkopolan był tematem przewodnim przystanku Historia, którego działalność zainaugurowano w Instytucie Polskim w Berlinie. Na tych planszach zapisane są najważniejsze fakty związane z powstaniem wielkopolskim. Przygotowane tak, aby mogli się z nimi zapoznać mieszkańcy Niemiec. To przystanek Historia w Berlinie. Jest to dobre pole i płaszczyzna do wymiany doświadczeń, do wymiany poglądów, do spierania się, ale także do znajdowania wspólnych mianowników z naszej historii, historii relacji polsko-niemieckich, nie tylko w XX wieku. Ta historia jest taką bardzo, bym powiedziała, bliską historią. Przypomnę, że w Szpandau byli więzieni uczestnicy Powstania Wielkopolskiego i są tutaj też pochowani, więc no, ta historia jest taką historią wspólną. Projekty przystanku Historia wpisują się w działania polskiej dyplomacji. Cele Instytutu Pamięci Narodowej oraz cele ambasady czy cele polskiej dyplomacji w zakresie polityki historycznej, w zakresie opowiadania, pielęgnowania, wspierania polskiego punktu widzenia w tym obszarze są zbieżne. Co wróży duży potencjał do współpracy. W Instytucie Polskim w Berlinie kilka razy w roku mają odbywać się wystawy, wykłady czy projekcje filmów o tematyce historycznej. Losy polskich żołnierzy biorących udział w najważniejszych bitwach II wojny światowej to temat przewodni wystawy First to Fight, zorganizowanej przez Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. Ekspozycja prezentuje wysiłek polskiego oręża i ofiarę poniesioną w walce o ojczyznę. Archiwalne fotografie i relacje świadków wydarzeń na blisko 40 tablicach. Oto wystawa First to Fight – Polacy na frontach II wojny światowej. Taki zarys historii żołnierza polskiego, który walczył o wolną, niepodległą Polskę, ale również walczył o wolną Europę. Polacy na obczyźnie walczyli u boku żołnierzy brytyjskich, amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, francuskich, nowozelandzkich i południowoafrykańskich. Teraz ich życiorysy na nowo przemówią do młodych zwiedzających. Interesowałem się II wojną światową i jej skutkami, przyczynami już dość długo. Historia jest bardzo ciekawa, bez wątpienia. Musimy o tym przekonywać również młodzież i docierać do młodzieży różnymi środkami. Wystawa opowiada także o fenomenie największej konspiracyjnej armii, jaka powstała podczas II wojny światowej i powojennych prześladowaniach przez władze komunistyczne żołnierzy polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ekspozycję można oglądać do 10 kwietnia.
Polska nauka, jej promocja, a także oferty instytucji przyznających granty to tylko niektóre z wiodących tematów konferencji w konsulacie RP w Nowym Jorku. Jej współorganizatorem była Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Ponad 4 godziny żywiołowych dyskusji o działalności naukowców i nowatorskich programach stypendialnych. Cel – poszerzenie wiedzy o polskiej nauce. To jest bardzo ważne, żeby mówić o tym, co w Polsce robimy, ile nauki, jakiej nauki w Polsce powstaje. W sesji zorganizowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej uczestniczyło blisko 60 naukowców, którzy są zainteresowani współpracą naukową z Polską. Byli to zarówno naukowcy polskiego pochodzenia, Polacy, jak i Amerykanie, którzy współpracują z polskimi uczelniami czy polskimi naukowcami. Tematami rozmów były m.in. programy stypendialne finansujące współpracę i wymianę akademicką między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Po to, żeby przyciągnąć studentów z Ameryki do Polski, tak żeby zobaczyli, że w Polsce jest też to miejsce, w którym mogą robić bardzo dobrą, nowoczesną naukę, taką, która ich interesuje. Do tej pory dzięki takim programom jak Polskie Powroty finansowanie badań uzyskało ponad 60 naukowców. A teraz przenosimy się do Maroka. W Rabacie od blisko 50 lat działa Szkoła Polska imienia Witolda Pileckiego. Placówka jest uznawana za serce życia polonijnego w tym kraju. Od blisko pół wieku Szkoła Polska w stolicy Maroka skupia polonijną młodzież z całego kraju. Do Szkoły Polskiej uczęszczają dzieci nie tylko z Rabatu. Dojeżdżają z różnych miast, na przykład z Tangeru, z Fezu, z Meknesu, z Kazablanki. Są to miejscowości oddalone mniej więcej o 200-300 kilometrów od Rabatu. Dzięki zaangażowaniu rodziców i nauczycieli, młodzi rodacy poznają tu język, historię czy najważniejsze symbole kraju przodków. Godło ma na sobie białego orła w złotej koronie na czerwonym tle. To mazurek Dąbrowskiego. Placówka jest też wizytówką Polski, która zacieśnia współpracę z Marokiem, między innymi na polu wymiany gospodarczej. To jest bardzo ważne, że mamy taką placówkę w Maroku. Maroko jest bardzo ważnym krajem w relacjach Polski z krajami afrykańskimi. Szacuje się, że w kraju zachodzącego słońca żyje około 500 naszych rodaków. Dziś Tłusty Czwartek to święto wszystkich łasuchów, nie tylko w Polsce. W Londynie, a konkretnie w tamtejszej polskiej piekarni przygotowano blisko 50 tysięcy pączków. Oczywiście według polskiej receptury. Oto słodka polska tradycja, która znacznie wykracza poza nasze granice. Najlepsze polskie pączki. Nigdzie takich nie znajdziemy. Co roku całą rodziną przychodzimy. Wziąć 12 pączków w pakiecie. Pączki z londyńskiej piekarni pana Andrzeja cieszą podniebienia Polaków i Brytyjczyków już od 8 lat. Tylko na Tłusty Czwartek przygotowywanych jest blisko 50 tysięcy smakołyków. Polska tradycja, czyli najbardziej truskawka, róża, to się właśnie to trzyma też. I każdemu tu smakuje, bo są bardzo dobre i smaczne. Każdy pączek to blisko 400 kalorii, ale w ten wyjątkowy dzień podobno pączki nie tuczą. Tym bardziej, że wyrabiane są według polskiego przepisu i z polskich składników. Narabianie ciasta, narabianie pączka. Garowanie, czyli pączek rośnie, następnie smażymy i życzymy smacznego. I tak nasze pączki dzięki blisko 60 polskim pracownikom piekarni trafiają do 250 punktów w Wielkiej Brytanii, od Szkocji po południową Anglię. Życzymy więc smacznego, po polsku i angielsku. W naszym programie zaglądamy za ocean. Już w piątek rusza prestiżowy weekend gwiazd NBA. W wydarzeniu biorą udział najlepsi i najbardziej utalentowani koszykarze na świecie. Wśród nich nie zabraknie Jeremiego Sochana. Jeremy Sochan to pierwszy Polak w historii, który weźmie udział w weekendzie gwiazd ligi NBA. Nasz rodak w nocy z piątku na sobotę wystąpi w turnieju dla wschodzących gwiazd. Zawsze marzyłem na takie rzeczy, żeby być w All-Star Weekend i wiesz, jak się dostałem, rodzina tam też była i fajnie to czucie jest. A już pod koniec marca po raz 9 będziemy świadkami polskiej nocy w NBA. 9 edycja wydarzenia zostanie zorganizowana w Waszyngtonie. Z naszymi rodakami już tradycyjnie spotka się Marcin Gortat. Nie zabraknie też Jeremiego Sochana. Jest to bardzo miłe, że możemy w dwójkę połączyć siły i zrobić polską noc, promować polski basket i przede wszystkim polską kulturę. To będzie bardzo duże wydarzenie.
Inicjatywę wspiera Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Ambasada RP w Waszyngtonie. I wracamy do tematu polskiej ofensywy dyplomatycznej i wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, między innymi w Londynie. Gościem Polonii 24 jest profesor Piotr Gorchmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam serdecznie. Bruksela, Londyn, Monachium. Rozpoczęła się ta ofensywa, spotkanie z Jensem Stoltenbergiem, dziś z premierem Wielkiej Brytanii. Jak pan ocenia, jakie znaczenie mają rozmowy prezydenta? Jakie one mogą przynieść efekty? No, najtrafniej to wyraził obecny premier Wielkiej Brytanii, pan Sunak, mówiąc z szacunkiem wyrażam uznanie dla międzynarodowego przywództwa Polski po napaści Rosji na Ukrainę. To w zasadzie odzwierciedla kwintesencję tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, a którą wyraziła w takim tekście analitycznym Diana Francis z Atlantic Council, która powiedziała, no Polska przewodzi europejskiej odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainie, a w zasadzie można powiedzieć wypełniła pustkę, która pojawiła się w sytuacji polityki prowadzonej przez Berlin i Paryż. Po prostu Europa potrzebowała jasnej odpowiedzi na zagrożenie bezpieczeństwa. W związku z tym to, co realizowała Polska konsekwentnie w tej strategii realizowanej wspólnie przez pana premiera i pana prezydenta, to jest właśnie to, czego elementem są obecne wydarzenia. I ta determinacja, ale także wyraźne wsłuchiwanie się w decyzje i w głos Warszawy, w głos polskiego prezydenta, to jest także ten element przygotowywania się do spotkania w formacie B9, bo wyraźnie widzimy, że między innymi pan prezydent konsultował zarówno z państwem, które w tej chwili przewodniczy tej formule, a między Słowacją, jak również z Litwą, gdzie odbędzie się w tym roku szczyt natowski. Jak pamiętamy po tym bardzo ważnym szczycie z ubiegłego roku w Madrycie, to z pewnością Litwa, goszcząc państwa natowskie, będzie tym miejscem, gdzie zapadną kolejne bardzo ważne decyzje, a nie ulega wątpliwości, że to spotkanie, czy jakby kwintesencją tej ofensywy będzie jednak to wydarzenie, na które będzie uważnie patrzył cały świat, także oczywiście Moskwa, także Pekin, a więc owo przemówienie pana prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który no, podkreśla szczególne strategiczne relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. O to jeszcze zapytam, panie profesorze, jeszcze może przed wizytą prezydenta właśnie Stanów Zjednoczonych w Polsce pan prezydent Andrzej Duda będzie obecny w Monachium i też spotkania między innymi z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji, z prezydentami właśnie Litwy, Słowacji. Jakie tam mogą zapaść decyzje w kontekście oczywiście bezpieczeństwa w tym regionie, gdzie toczy się wojna w Europie? Nasze zasadnicze przesłanie jest bardzo podobne do przesłania prezydenta Ukrainy, bo jesteśmy ambasadorami Ukrainy. W zasadzie tworzymy w tej chwili strategiczną oś współpracy. Zasadnicze przesłanie pana prezydenta, no to jest oczywiście stałe dążenie do maksymalnego wysiłku państw europejskich, jeśli chodzi o wsparcie sprzętem, jeśli chodzi o wsparcie amunicją dla armii ukraińskiej, bo rzeczywiście ten okres, te najbliższe miesiące są bardzo istotne z punktu widzenia toczącej się wojny na Ukrainie i nie ulega wątpliwości, że tutaj Polska, tutaj pan prezydent wykonał gigantyczną pracę jeszcze przed samą agresją, przecież mobilizując opinię publiczną, mobilizując elity europejskie do przyjęcia pewnych pakietów, które miały być elementem odstraszania wobec Rosji, a w każdym razie chodziło o to, aby były przygotowane, jeśli dojdzie do tej fatalnej sytuacji, a więc agresji Rosji na Ukrainę. I rzeczywiście Polska odegrała wtedy kluczową rolę i w całym tym procesie mobilizowania opinii publicznej, ale także
elity politycznej Europy wobec wydarzeń na Ukrainie Polska naprawdę odegrała istotną rolę. I te na przykład wyniki badań sondażowych, które mówią, że ponad 68% opinii publicznej w Europie ma świadomość, że wojna na Ukrainie jest wojną o bezpieczeństwo Europy, to jest też ogromny wkład właśnie naszych polityków, pana prezydenta, czy też pana premiera Rzeczpospolitej Polskiej. Panie profesorze, to jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy o tę wizytę właśnie Joe Bidena w Polsce. Wiemy, że będzie w przyszłym tygodniu. Czego możemy się spodziewać? Co prezydent Stanów Zjednoczonych powie? Przybywając do Polski podkreśla szczególne znaczenie tych relacji. No można powiedzieć, że to jest odwołanie się do swoistej koncepcji mackinderowsko-piłsudczykowskiej. To jest ta koncepcja, która mówiła jeszcze przed II wojną światową w 1919 roku. Mackinder przedstawił warunki bezpieczeństwa dla Europy i w ramach tych warunków bezpieczeństwa stwierdził, że obszar Trójmorza, obecnego Trójmorza, to jest fundamentalny obszar z punktu widzenia bezpieczeństwa dla kontynentu. Jeśli zbudowane musimy kończyć, panie profesorze. Niestety musimy kończyć. Mamy ograniczony czas. Do tego tematu z pewnością będziemy wracać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Piotr Grochmalski był gościem Polonii 24. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Polonia 24 już jutro o stałej porze. Zapraszam. Do zobaczenia.